Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Tak jak widzicie, słuchajcie, pierwszy odcinek serii Forza Horizon 5, oczywiście na kanale Dark Owen, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was właśnie do pierwszego odcinka jakże pięknego i genialnego tytułu, który pojawił się właśnie w roku 2021 w listopadzie. Zaczynamy, słuchajcie, już tam troszeczkę ustawienia starałem się dobrać, natomiast oczywiście wybaczcie mi, bo wstyd się przyznać, ale tak naprawdę jeszcze tutaj do tej pory nie miałem do czynienia z tytułem, jeżeli chodzi o Forzę. No i teraz właśnie zaczniemy tą pierwszą część. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze do dyspozycji. Słuchajcie, aktualne imię, tak? Ok, możemy sobie dobrać właśnie jakąś ksywkę. Zobaczmy, czy coś tutaj będziemy mieli ciekawego do wyboru. No, niewiele, słuchajcie, trzeba będzie coś wybrać. Dark Lord, słuchajcie, no. Chyba będzie trzeba. Nie widzę tutaj nic, słuchajcie, innego, co mogłoby się kojarzyć z nazwą Dark Owen. No cóż, szukamy jeszcze, zobaczmy. No, powiem szczerze, że nie widzę, słuchajcie. No nic, dobra, niech będzie Dark Lord, słuchajcie. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, swoją pierwszą przygodę tutaj. Zobaczymy w ogóle, o co tutaj chodzi. Tak naprawdę, no, nie muszę chyba nikomu przedstawiać tego tytułu. Piękne, słuchajcie, samochody. Najpiękniejsze na świecie, najszybsze na świecie. Naprawdę mam nadzieję, że nieraz tutaj oczywiście ten tytuł, no, nas zachwyci i zaskoczy. Tak jak widzicie, na razie jakieś tutaj ustawienia optymalizowane dla mojego peceta. No, zobaczymy, ile to oczywiście będzie trwało. Przy okazji możemy sobie pooglądać, słuchajcie, no, piękne i jeszcze raz piękne samochody, które tutaj oczywiście widać. No, tak jak widzicie, nie tylko będziemy się ścigać sportowymi furami, ale również, no, na przykład, tak jak widzieliśmy przed momentem, ciekawa sytuacja, no i Toyota Supra. Słuchajcie, no nie ukrywam, no to jest mój samochód, słuchajcie, od naprawdę dawnych lat, 98, 97, słuchajcie, 99, naprawdę coś pięknego, jeżeli chodzi o silniki, możliwość podkręcenia tego auta po prostu powyżej 1000 koni, zawsze sprawiało i zawsze będzie sprawiać, że naprawdę włos jeży się na głowie, jeżeli chodzi o możliwość wyciągania z tego silnika po prostu wszystkiego, co tylko możliwe. No i oczywiście zobaczymy, słuchajcie, jak tutaj będziemy sobie dawać radę. No, starałem się wybrać w taki sposób, żebyśmy jednak dostawali maksymalne ilości punktowe. Trudno, słuchajcie, będą porażki, nie będzie zwycięstw, jakoś sobie to oczywiście wszystko dobierzemy. Dobra, no to już też ustawione, czyli kierownica, słuchajcie, nie wiem jeszcze, jak w tym tytule jeździ się na kierownicy, może macie jakieś pomysły, to oczywiście dawajcie znać, ale no,
Przede wszystkim będę chciał tutaj się do tego przyzwyczaić. Słuchajcie, i miejmy nadzieję, że ustawienia, które dobrałem na tą chwilę, w miarę są wystarczające. Oczywiście, jeżeli będzie trzeba, to coś tam pozmieniamy, coś przestawimy, żeby było nam jak najlepiej. Powyłączałem wszystko, co się da, żeby mieć właśnie te 100% wszystkich tutaj możliwości punktowych dla nas. Zaczyna się, słuchajcie, naprawdę wesoło. O, klimacik pierwsza klasa. Home. The most beautiful place on earth. Where everyone is welcome. Nieźle. Explore the wonder and beauty of Mexico. Experience true freedom. Feel alive. No, naprawdę to trzeba przyznać. Let's go together as friends. Miejsce piękne. A najbardziej podobają mi się te auta, słuchajcie. Ready for what happens next? My friend, one thing I have learned chasing the horizon. Sometimes you just have to let go and enjoy the ride. O, tutaj mamy ciekawą od razu opcję na dzień dobry. Dobra, przestawię sobie troszeczkę do klawiatury, bo nie wiem, co się za chwilę wydarzy. Okej. Wypadamy, słuchajcie, z samolotu. Okej. Bienvenidos a México! Dobra, zmienimy sobie trochę kamerę. Dobra, moment. Słuchajcie, jeszcze chwila, muszę tutaj troszeczkę zmienić ustawienia. Dobra, zobaczmy, co tutaj można. Ustawionka, oczywiście dźwięk, słuchajcie, chyba to radio. No ja nie wiem, czy ja będę chciał to radio. Na razie, słuchajcie, zobaczymy bez radyjka, jak to wszystko nam pójdzie. Dobra, wracamy. Dobra, kamerę tu już sobie zmieniliśmy. Dobra, jedziemy naprawdę ciekawym autem. Dobra, GPS-a mamy ustawionego. Follow that car! Trust me! Oj. Skończyła mi się droga. Dobra. O, wywaliło nas tutaj. Dobra, prowadzi się w porządku. No, piękna furka przed nami, słuchajcie, nie no. Chętnie bym się zamienił. Watch out for that.
Dobra, raz możemy szybciej, raz wolniej. No, zblokowało nas na chwilę. No i co teraz? Drop zone approaching. Czekamy. Lovely day for a drive. Tak, poproszę, poproszę ten samochód. No, to już jest, słuchajcie, maszyna do zabijania. Dobra, już teraz możemy bardziej sprawdzić, jak ten samochód... Jak ten samochód się będzie zachowywał tutaj. Ajajajajaj. No, w poślizg też tutaj łatwo wpaść, jak widać. Co jest? Nie możemy się stąd wydostać, słuchajcie. Czy ma jakaś pułapka błotna? Ale wizualnie naprawdę pięknie to wygląda. Naprawdę czuć ten wiatr, słuchajcie, w podwoziu. No na razie dużo takich filmowych elementów. No naprawdę trzeba przyznać, że przyzwoicie to wygląda. No, jednak wolałem tą sportową wersję. Ojojoj, nie udało się. Oh my god, normalnie wyrwało mi ręce. No też przyzwoity samochodzik. Flamingos! O, nie no, naprawdę, słuchajcie, grafika pierwsza klasa. Dobrze jedziemy. Dobra, no naprawdę te trasy to jest coś pięknego. Dobrze, włączyłem sobie na razie takie linie, jeżeli chodzi o zakręty, natomiast jest faktycznie pytanie, czy przy tym GPS-ie to jest w ogóle potrzebne, aczkolwiek ciężko się patrzy tutaj w lewy dolny róg. Ciekawy jestem, czy można to sobie jakoś tam przestawić. No ale na razie jedziemy, słuchajcie, naprawdę pierwsze wrażenia genialne po prostu. Nieźle to wygląda. Fajnie można wchodzić w zakręty z poślizgiem. Ajajaj, co? Okej, nie wolno nigdy skracać. Słuchajcie, myślałem, że skrócę sobie troszeczkę drogę. Ale się okazało jednak, że nie ma takiej możliwości. Nie wiem, czy mam kolegę wyprzedzać. Wow.
eyes when you see this. Keep going. No, sama fizyka jazdy naprawdę też przyzwoita bardzo. A obrazów nie trzeba, słuchajcie, nikomu przedstawiać, naprawdę. Coś genialnego. No, czyżby? To chyba będzie największa przyjemność. Pokażcie mi to. Tak jest. To jest to, słuchajcie. No, szybciutko fruniemy. Nie no, 270 na godzinę. This is Mexico. We've already had cars falling out of the sky, but all eyes are on the superstar making their way to the festival right now. Dobra, 327 bieg. If you just arrived in Horizon, Mexico, then you are in for a treat, my friends. Get ready for the biggest Horizon adventure of your life. Did you hear that? Well, that is the last inbound cargo flight. Racing neck and neck with an AMG One. Oh yeah. Well, that was day one of our Mexican Fiesta party, people, and we are just getting started. Please welcome our number one superstar to Horizon Mexico. Dobra. Dostaliśmy jakieś dodatkowe osiągnięcia. No i oczywiście, słuchajcie, będziemy teraz tworzyć postać. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Dobra, zobaczmy wszystkie opcje. No, za wiele, powiem szczerze, nie ma do wyboru. Dobra, niech będzie. Coming in hot. Nie no, serio? Dobra, ale jak to sprawdzić? Jak to sprawdzić? Jak to sprawdzić? These superstars know how to Dobra, trudno. Okej, słuchajcie, no najwyżej kiedyś indziej zobaczymy, najwyżej zmienimy, jeżeli coś tam będzie nie w porządku. Czysty przypadek, jeżeli chodzi o wybór tej nazwy. No i zobaczymy oczywiście, co tutaj na nas czeka, co my tutaj tak naprawdę musimy zrobić.
dużo takich filmowych części, także już wiem, dlaczego ten tytuł naprawdę aż tyle waży. Aczkolwiek Dirt 2.0, słuchajcie, ma troszeczkę większą nawet wagę. Hey, my friend, when you dropped from that plane, what were you thinking? I was doing all I could to not think about it. Jamie told me to expect big things from you, but nothing so... so... Espectacular? Yes, Haley! I have so much to show you. Cerros, desiertos, la jungla, pirámides, la belleza de México. Your pronunciation was muy bien, by the way. Getting better. Listen, if you plan on stopping by the festival at any point, you'll need one of these. No promises, jefa. I believe this is yours. How was your flight? Not bad. Exit procedure was a bit rough. Yeah, I bet. Come on. Rami will handle expeditions. I will coordinate festival logistics, which just leaves... Primita! Ven! What do you call primita, primito? I saw what you did in the UK. Vamos a hacer de banda. Alejandro, right? If the rumors about what you can do with that engine are true, I'm sure we will. Oh, speaking of, did we get that delivery? Arrived this morning. No, cóż za piękne samochody, słuchajcie, naprawdę. This is pierwsza klasa. You've got taste. I'll get them over to the garage. But which one are you taking out first? No i teraz pytanie. Który wziąć? Corvette? No, Ford Bronco nie bardzo, słuchajcie. Nie, no musi być, jeżeli mogę wybrać, to biorę Toyotę. The latest successor to one of the most iconic cars out there. Good choice, especially if you like drifting. It's gotta be the Supra. Dobra. Ach, great. Coś pięknego. How about a personalized number plate? Tak jest. I'll get the rest of your cars to the garage. Gives me a little more time with them. No, coś pięknego, słuchajcie, no naprawdę. Aż nie mogę się doczekać, jak to jedzie. Pewnie za chwilę się przekonamy. Hey, Dark Lord. Talk about making an entrance. I know you've just arrived, but our first showcase is ready to roll. We just need our superstar. Dobra. Co my tu mamy? Wyścig pokazowy. Okej, okay, możemy sobie ustawić GPS-ka. No i co? Lecimy zobaczyć. Oh, I am ready. I'll be there soon. What is up, everybody? Scott Tyler here on the one and only Pace Arena. The Horizon Festival has landed, and oh my, do we have big plans. But first, our superstar is here, and he is making his way to our brand new showcase event. Ready for On a Wing and a Prayer, amigo? You bet. What? What's that? Yes! Okay, Horizon, big news. I gotta go, right now. Dobra, słuchajcie. No, odkrywamy przy okazji naprawdę sporo miejsc, także jest tutaj, tak jak widzicie, naprawdę sporo opcji do ścigania. Jesteśmy na miejscu. No i zobaczmy, słuchajcie, co my tutaj będziemy w stanie zdziałać.
na skrzydłach modlitwy. I'm not completely sure what your next showcase opponent is planning. Said he had a few surprises in the hold of that cargo plane. Dobra, tuningo, jak widzicie, jeszcze nie możemy. Dobra, poziom trudności, no to chyba mamy tak, jaki sobie ustawiliśmy na początku. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, na tym poziomie, czy w ogóle nam się to uda. This is Scotty Tyler broadcasting to you live from a plane. This time we are throwing everything we have got at this superstar. Let's get him. Pilot, there's a temple on the runway. Ojojoj, jak niefortunnie. Uderzyliśmy, słuchajcie, w coś, co przypomina piramidę. No nieźle. Dobra, muszę się, słuchajcie, jeszcze tutaj zorientować, co i jak to wygląda. No, ale droga, jak widzicie, dosyć nietypowa. Dobra. Pozycja czwarta, więc słabiutko. Czyżbyśmy byli aż tak uszkodzeni, słuchajcie. No, bardziej już, słuchajcie, nie mogę docisnąć. Normalnie się uszkodziliśmy chyba, słuchajcie. Nie możemy jechać szybciej w tym momencie. No teraz trochę górki. Now it's a race horizon. Superstar driver versus daredevil bikers. Who you got? Ale już przynajmniej ich widzę na mapach. No nie mogę szybciej jechać, to jest ciekawe. Tragedia jakaś, słuchajcie. Dobra, zobaczmy w ogóle, jak ten nasz samochód wygląda. Nie no, słuchajcie, będę się toczył na tej dwójce, nie mogę w ogóle nic tutaj zrobić. No cóż, chyba rozwaliłem po prostu to auto przy tym mocnym uderzeniu. Praktycznie zmiana biegów tutaj nic nie daje. O,
Oj, oj, oj. A jednak. Dobra, czyli nie można pominąć punktu kontrolnego. Dobra, żeby pewnie tutaj za bardzo nie przesadzić. Co jest z tym samochodem? Pomóżcie, pomóżcie, trzeba popchnąć. Masakra. Dobra, czyli mamy nauczkę, lepiej uważać, jak się jedzie, bo się potem będzie jechało słabo. No, próbujemy się rozpędzić, nie jest to łatwe. Nie no, te punkty kontrolne są dosyć blisko siebie, także ewidentnie no, będzie ciężko gdzieś tutaj zbaczać z drogi. Dobra, jeszcze trochę tej męczarni, słuchajcie, wybaczcie, ale... Nie wiedziałem, że aż tak będzie problem z tym autem. No teraz dopiero się zaczynamy rozkręcać. Dobra, no trochę nam pomogła ta górka. Ależ tutaj, no ale nie widać wcale jakichś tam mega uszkodzeń w tym samochodzie. Natomiast no słuchajcie, słabiutko nam poszło. Dobra, co my tu mamy? No dobra, osiągnęliśmy. O, nie, no to takie nagrody, słuchajcie, to ja rozumiem, no naprawdę. Dostaliśmy, słuchajcie, kolejne rzeczy. No i przede wszystkim to piękne auto, aczkolwiek no w pewnym momencie w ogóle nie chciało jechać, więc no muszę przyznać, że akurat pod tym względem niemiłe zaskoczenie. Dobra, wracamy do naszej Soproni. The whole festival is talking about you. If you can meet me down at the festival, we'll talk about what you want to do next. Dobra, musimy teraz wrócić na festiwal. See you soon. Okay, so it was a person in a wingsuit on a motorcycle inside of a cargo plane, right, Horizon? Just making sure I got it right for this text I'm sending to some friends back home. And send. Now, how about some Foo Fighters? You've just earned a skill point. Whoa, 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 whoa! You can use your skill point here to unlock perks. Every Dobra. Car has its own set, offering unique bonuses. Okay. Skill points can be spent on any car you own. Spoko, bardzo mi się to podoba. Dobrze, co to unlock this perk, you first need to have unlocked an adjacent perk. Dobra, czyli to jest pierwsza, jaką możemy odblokować. Nietykalność, katapulta. Zbyt kosztowne. No dobra. Dobra, czyli też tutaj musimy uważać, słuchajcie. In 400 meters, turn right. Aj, aj, aj! Okay, I've had a few requests come in, both in need of a talented driver. Care to take a look? My friend Carmen is looking to photograph Dobra, some storms in the area, and she's asked for a driver with strong off-road skills.
and Alejandra's requested a driver to help her search for a long-lost Vocho. We've a bit of time before the next big event. Who should we contact first? Dobra, czyli możemy wybrać tutaj Camino. You sure we can make the schedule work? I can come back for the other one later. Yeah, I wouldn't be much good at my job otherwise, would I? Dobra, tu jesteśmy chyba bliżej, więc może w ten sposób. Roger that. I'll let Alejandra know you can help her later. Hola, amigo. Hayley says she found me a driver, one who's not afraid to dive right in. No, tutaj jest naprawdę hardkorowo czasami. Have you ever chased after a Mexican dust storm before? A, moment, tylko ja idę w drugą stronę. But I get the feeling I'm about to. In 400 meters, turn left. Dobra, przesadziliśmy tam troszeczkę. Turn left. Tutaj musimy skręcić. Gdzie ta droga? Dobra. Już teraz chyba jedziemy normalnie. No, troszeczkę mi się nie podoba to. Troszeczkę za mocno. Zawrócić. Tak jest. Dobra. Udowodnij, że robisz zdjęcia najszybciej. Okej, zobaczymy, o co tutaj Kaman. No dobra, słuchajcie, czekamy, aż się nam załaduje. No i kolejny wyścig. Miejmy nadzieję, że tym razem łatwo i gładko to pójdzie, żebyśmy nie musieli tutaj naprawdę znowu przejeżdżać. Hayley's asked for pictures of all the cars at the festival. It's called Horizon Promo, and obviously we want action shots, fast ones. I can do fast. Let's go. Dobra, mamy jeepka. For Horizon Promo, you just need to take a picture of your car, but it'll look better with a little drama. Let's head into the storm and find the perfect location. Okay, there's the turnoff. Some people believe mysterious things happen in storms like these. There's even a story of an explorer who got lost in a storm and only found her way out when she found a huge statue near the coast. It's just a legend, of course, but want to see if we can find it? I'll take any excuse to drive this car through the heart of a storm. Te bezdroża są hardkorowe. Dobra, jedziemy. Ajajaj, zarzuca strasznie. Co, udało się? Chyba tak. Uj, this is incredible. The photos look great, but there aren't supposed to be any statues like that near here. Perhaps it was uncovered by the storm. Yeah, that must be it. Okay, I'll get these photos to Hayley. We should go treasure hunting again soon, eh? I'll call you. Thank you.
No dobra, czyli coś tutaj, słuchajcie, udało się zrobić. Tak jak widać, słuchajcie, no naprawdę cały czas fajnie zdobywamy jakieś osiągnięcia. Hey Dark Lord. We've o, ile rzeczy na mapce teraz. New events. So it's time for you to get out there and show us what a superstar can do. Everything you do earns you accolades. Think of them as mini challenges that cover races, stunts, exploration, everything. If you earn enough accolades, we'll be able to expand and kick off the next chapter of the Horizon adventure. So, what do you want to do first? Gotta be PR stunts. Dobra, na razie jeszcze poczekamy z tym ściganiem, kochani. No, trzeba tu cały czas uważać, żeby nikt nam, słuchajcie, nie popsuł zabawy. No i przy tym hamowaniu właśnie dzieje się coś dziwnego. No będę musiał trochę popracować chyba nad tym hamulcem, bo on no, nie reaguje tak jakbym chciał, aczkolwiek to jest też jeszcze, słuchajcie, może kwestia przyzwyczajenia do zachowania tutaj. Stay on the road and floor it all the way through. Haley, how was that? Not bad. You'll find all the latest Horizon events on your map. Go explore. Have fun. Dobra. Dużo się tu dzieje. Słuchajcie, naprawdę jeszcze nie ogarniam tych wszystkich informacji. Oj, i do rzeczki byśmy sobie wpadli. Dobra, cały czas nam znacznik tutaj wskazuje drogę. Dobra, zobaczmy, co tutaj mam. Aha, 217 i 3. No dobra, spróbujmy, słuchajcie, to zrobić. Wcale to nie jest łatwe. No nic, dobra, słuchajcie, to mamy, dobra, to teraz ustawię sobie tutaj, co my tu jeszcze możemy zrobić, brama startowa pioniera, czyli tutaj mamy coś na czas. No dobra, słuchajcie, to jeszcze zobaczę, o co chodzi, okej. Dobra, moment, zawrócimy sobie i teraz tak. Mamy tam informację jeszcze o jakichś punktach, no i oczywiście zobaczmy, słuchajcie, co my będziemy w stanie zrobić
jeżeli chodzi o wyścigi, bo to mnie interesuje. No to zobaczcie, tutaj już bez problemu możemy uzyskiwać te 200 na godzinę, ale tam niestety na tym odcinku mieliśmy z tym troszeczkę kłopotów. Dobra, cały czas dostajemy jakieś... At the roundabout, take the second exit. Dobra, już trochę zaczynam panować nad tym samochodem. Co jest z tym samochodem? Słuchajcie, nie tak? Nie no, na zniszczonego, słuchajcie, to nie wygląda. No ale mamy, jak widzicie, spore tutaj kłopoty. Przejechaliśmy to. Co się dzieje z tym samochodem? Czekajcie, co my tu możemy zrobić? Tuning, kolekcja. Dobra. Okej, tutaj będziemy mogli się troszeczkę pobawić, jeżeli chodzi o ustawienia naszego samochodu. Natomiast interesuje mnie bardziej kwestia, jak to wygląda. Okej, czyli tu możemy sobie szybko przejść, statystyki. Dobra, jest tylko pytanie, dlaczego... Dlaczego nasz samochód tak jedzie? Okej, tu mamy jakieś dodatkowe samochody. Pokaż samochód. Dobra, zobaczmy. Dobra, no fajnie, możemy sobie oczywiście obejrzeć to auto, ale pytanie, dlaczego ono w ten sposób jedzie. If you want to repaint your ride, you're in the right place. Dobra, zobaczmy, ale nie no, tutaj tak naprawdę wygląda, słuchajcie, na to, że nie da się, także nie ma co myśleć, że to jest kwestia, nie wiem, rozwalonego auta. Teraz już jedzie normalnie. No ja jestem ciekawy, o co tutaj chodziło, no ale nic, słuchajcie. Wróciliśmy do normy. No, troszeczkę ten hamulec się dziwnie zachowuje, przyznam szczerze. Dobra, muszę jeszcze, słuchajcie, sprawdzić, o co tutaj chodzi.
Dobra, w razie co... O właśnie, to jest to, o czym mówiłem, słuchajcie. Dziwnie się zachowuje ten hamulec, przyznam szczerze. You have arrived at your destination. Słuchajcie, nic nie widać na tej trasie, naprawdę jeszcze nie wiem, dopiero słuchajcie, poznaję ten tytuł, więc wybaczcie za takie chwilowe zawieszenia. Dobra, i co dalej? Nie mam pojęcia. Dobra, wrzucimy sobie mapkę. Nie. O, tutaj, dobra. No, de facto mamy to wrzucone, ale tutaj nic się takiego nie dzieje, jeżeli podjedziemy. Niestety, ja tutaj nic, słuchajcie, takiego nie widzę do wykonania. Dobra, to mamy zrobione. Dobra, słuchajcie, to pojedziemy jeszcze w to miejsce. Aha, sekunda, bo jeszcze tu jest coś takiego. Tor crossowy w miasteczku. Dobra, co tu jest? Zdobądź mieszok gwiazdkę z bramki. Zdobywcy. No nic, dobra, pojedziemy sobie na jakiś wyścig, słuchajcie, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. In 400 meters, turn sharp left. Turn around when it is safe to do so. Nie, no co ona mi mówi tutaj? Dobra, słuchajcie, no w miarę szybko się podróżuje po tym świecie. Tak jak widzicie, 200 na godzinę to nie jest problem. Tak, problem to jest niestety hamowanie. Na razie przynajmniej dla mnie. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Dobra, i za chwileczkę zobaczymy, co tutaj dla nas będzie. Tak jest, dobra, solo, solo. Na razie wybieramy sobie solo. Zobaczmy, co tutaj mamy. Burzowa. Nie no, mamy zalecany. Dobra. Zobaczmy ten samochodzik, jak on się będzie tutaj sprawował.
Dobra, prezentacja samochodu. No i zobaczmy, słuchajcie. Pierwszy chyba wyścig w Horizon 5. Okej. Rozpocznij zawody. Dobra, na razie nie będziemy tuningować. Zobaczymy, później się będziemy bawić ustawieniami. No nie! No nie, słuchajcie, ale pech. I 12 pozycja w tym momencie, niestety. Dobra, czyli nie pomijamy tutaj trasy, staramy się utrzymać. Dobra, jestem ciekawy, czy w ogóle będziemy w stanie ich dogonić. I znowu, słuchajcie, co się dzieje z tymi samochodami? Co ja robię nie tak? Normalnie nie wiem, słuchajcie, no jeszcze paliwo jak się skończy, to ja rozumiem. Masakra, słuchajcie, o co tutaj chodzi? Nie, może przegrzaliśmy silnik, nie mam pojęcia. Tutaj nic nie wskazuje na to, żeby faktycznie tak było. No i co, będziemy teraz, słuchajcie, normalnie jak na jakiejś wycieczce turystycznej. Jedziemy 50-60 na godzinę. Nie no, tu jest ta opcja. Dobrze, a czy mamy jakąś opcję, nie wiem, uruchom ponownie? Mamy uruchom ponownie, dobra, spróbujmy, słuchajcie, bo naprawdę muszę sprawdzić, o co tutaj chodzi. Dlaczego my po jakimś czasie po prostu już nie jedziemy? Dobra, spróbuję wcześniej zmieniać biegi. Może to jest ten problem. Na razie, jak widzicie, 12 pozycja. To też tak trochę dziwne, żebyśmy się skupiali na tym, czy my możemy zmienić bieg, czy nie. Ajajaj, troszeczkę ostro. Teraz to jedziemy przynajmniej.
Tak, nie wiem, słuchajcie, czy to nie jest przypadkiem przegrzanie silnika. Teraz jak troszeczkę już... Ojojoj. Jeszcze jedziemy, ale już wolniej. Nam się zamulił znowu ten samochód. Znowu, słuchajcie, skacze nam ten silnik i znowu na tym drugim okrążeniu. No chyba, słuchajcie, naprawdę wrzucę sobie skrzynię automatyczną i zobaczę, jak ta skrzynia powinna się zachowywać, bo może faktycznie po prostu przesadzamy. Coś się dzieje z tym silnikiem, ewidentnie. No już się nie mogę teraz rozpędzić zupełnie. Tak, przegrzewa się chyba, słuchajcie, silnik po prostu. Teraz jak troszeczkę... No, nie wiem, czy nie przegrzałem silnika właśnie. Za szybko chyba zmieniam biegi, słuchajcie, i dzieje się właśnie coś takiego. Dobra, no niby dotrwaliśmy do końca. Zobaczmy. No, 12 pozycja, jak widzicie. No, będziemy się później starali oczywiście to wszystko poprawiać. No bo na razie nie jestem, słuchajcie, zadowolony z tego czasu. Mamy tu też, jak widzicie, kierowców, słuchajcie, z którymi się ścigamy w F1, także naprawdę też miło na to popatrzeć. Natomiast, no tak jak widzieliście, cóż mam powiedzieć, naprawdę był duży kłopot z tym.
Dobra, coś tam zyskaliśmy, także też nie jest najgorzej. Słuchajcie, na pusto nie wyjedziemy z tego miasteczka. No i za chwileczkę oczywiście zobaczymy, co dalej nas tutaj czeka. Kolejny wyścig, można powiedzieć, mamy za sobą. No dobrze, słuchajcie, wrócimy sobie do... Tylko jak to było? W ogóle gdzie jest nasza... gdzieś tutaj na naszej chacie, zobaczmy. Zawody zręcznościowe, okej. Dobra, jest nieźle. Co tutaj mamy? Dobra, czyli możemy zawsze wrócić do tego festiwalu, zobaczmy. Okej. Dobra. No dobrze, słuchajcie, przygoda na odcinek pierwszy zakończona, także mam nadzieję, że odcineczek wam się w miarę podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Twitcha, Instagrama i TikToka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału w kolejnym odcinku z Forza Horizon 5 na kanale Dark Owen. No i oczywiście, słuchajcie, można tutaj jeszcze coś pozmieniać, tak, dokładnie. Tak to właśnie wygląda, no i miejmy nadzieję, słuchajcie, że w kolejnym odcinku będzie nam już troszeczkę łatwiej szło, będziemy się tutaj oczywiście starali odkrywać nowe elementy, nowe wyścigi, no i przede wszystkim, słuchajcie, będziemy się starali osiągnąć tutaj coś więcej niż w tej chwili, także słuchajcie, już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 na kanale Dark Owen, także trzymajcie się, dzięki za to, że byliście dzisiaj ze mną, do zobaczenia, trzymajcie się, hej! Dark Owen. Gaming World.